pragnę serdecznie powitać zaproszonych gości na naszą uroczystość. Witam księdza dziekana Mariana Szczepińskiego, kapelana funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Wszystkich serdecznie witam. Dziękuję za przybycie, bo mam świadomość, że nie wszyscy mają możliwość, bo są obowiązki, prace dodatkowe, coś zawsze wyjdzie. Chciałbym jeszcze raz serdecznie przywitać i podziękować za przybycie i tak króciutko poinformować, że nasza policja istnieje już 92 lata, czyli mamy swoje 92 urodziny. W tych urodzinach tutaj wspólnie uczestniczymy już razem piąty raz. Są tutaj osoby, które rzeczywiście przynajmniej przez 5 lat przychodziły na nasze spotkania. Jest to dzisiaj taki dzień, gdzie są awanse, gdzie są wyróżnienia, stopnie. Nie wszyscy policjanci mogli przyjść, ponieważ obowiązki służbowe nie pozwalają, żeby cała komenda została zamknięta, prawda, i wszyscy byśmy się tutaj zebrali na tej sali. Cieszę się bardzo, że możemy razem być, że możemy parę chwil spędzić wspólnie, potem przy kawce i podziękować tym, którzy mogli tutaj przyjść za dobrą pracę, za poświęcenie czasu, często prywatnego, po godzinach służby, często inni zasiadają gdzieś tam do rodzinnych świąt, my musimy pracować. Oczywiście tego z boku nie widać, ale to jest ta nasza uciążliwość taka i za to bardzo Państwu dziękuję, paniom policjantkom, panom policjantom. Jeszcze raz bardzo dziękuję i proszę Panie Tomku o dalszą ceremonię. Dziękuję. Z okazji Święta Policji z wielką przyjemnością i satysfakcją przedstawiam funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, którzy za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej zostali wyróżnieni i odznaczeni i mianowani na wyższe stopnie policji. Rozkazem personalnym nr 4483 z dnia 5 lipca 2011 roku Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2011 roku mianował na kolejny stopień w Korpusie Oficerów Starszych na stopień Inspektora Policji Młodszego Inspektora Blok Mariusz. Wręczenie aktu nominowania odbyło się 24 lipca 2011 roku na uroczystych obchodach Święta Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 roku o nadaniu odznaczeń Złotym Medalem za długoletnią służbę odznaczony został młodszy inspektor Okrój Andrzej. Srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczony został inspektor Blok Mariusz. Wręczenie odznaczeń odbyło się 24 lipca 2011 roku na uroczystościach Święta Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 roku o nadaniu odznaczeń Srebrnym Medalem za długoletnią służbę odznaczona została aspirant sztabowa Renata Benka. Wymienioną proszę o wystąpienie, o wręczenie odznaczenia proszę Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie, inspektora Mariusza Bloka. Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2011 roku mianował na pierwszy stopień w Korpusie Oficerów Starszych Policji na stopień podinspektora Policji nadkomisarza Rafała Traczykowskiego. Komendant Wojewódzki Policji z dniem 24 lipca 2011 roku mianował na kolejne stopnie w Korpusie Aspirantów. Na stopień aspiranta sztabowego Policji starszego aspiranta Piotr Okrój. Na starszego aspiranta Policji aspirant Wiesław Bielawa, aspirant Edel Krzysztof, aspirant Dalecki Jacek, aspirant Piechowski Tomasz, Tadeusz. Na stopień aspiranta Policji młodszy aspirant Kropidłowski Robert, młodszy aspirant Krzymiński Daniel, młodszy aspirant Puzdrowski Grzegorz, młodszy aspirant Świderski Roman, młodszy aspirant Ugowski Sewery. Rozkazem personalnym nr 1317 z dnia 30 czerwca 2011 roku Komendant Wojewódzki Policji z dniem 24 lipca 2011 roku mianował na pierwszy stopień w Korpusie aspiranta, a stopień młodszego aspiranta Policji sierżant sztabowy Edward Mariusz, sierżant sztabowy Lange Litwińska Sylwia, sierżant sztabowy Medykowski Dawid, sierżant sztabowy Różyła Andrzej, sierżant sztabowy Strzychucki Leszek.
oraz przedterminowo rozkazem personalnym nr 1243 z dnia 29 czerwca 2011 roku na stopień młodszego aspiranta policji, starszego sierżanta Cięża Kremigiusz, starszy sierżant Kurszewski Robert, starszy sierżant Pepiński Jacek. Rozkazem personalnym nr 1318 z dnia 30 czerwca 2011 roku komendant wojewódzki policji z dniem 24 lipca 2011 roku mianował na kolejne stopnie w korpusie podoficerów. Na stopień sierżanta sztabowego policji, starszy sierżant Budnik Rafał, starszy sierżant Hering Dawid, starszy sierżant Jerzewski Waldemar, starszy sierżant Król Tomasz, starszy sierżant Kwidziński Piotr, starszy sierżant Lipski Arkadiusz, starszy sierżant Miętki Daniel, starszy sierżant Nachman Norbert, starszy sierżant Pawlisz Maciej, starszy sierżant Piekarski Rafał, starszy sierżant Piskosz Karol, starszy sierżant Szewczyk Andrzej, starszy sierżant Wiśniewski Adam, starszy sierżant Żywicki Mateusz, na stopień starszego sierżanta policji, sierżant Czarnowski Marcin, sierżant Krew Michał, sierżant Odyja Arkadiusz oraz przedterminowo rozkazem personalnym nr 12 z dnia 29 czerwca 2011 roku na stopień starszego sierżanta, sierżant Szalewski Rafał. Rozkazem personalnym nr 1319 z dnia 30 czerwca 2011 roku komendant wojewódzki policji z dniem 24 lipca 2011 roku na pierwszy stopień w korpusie sierżantów podoficerów mianował. Na stopień sierżanta policji, starszy posterunkowy Skwieraska Aleksandra, starszy posterunkowy Orlikowski Łukasz. Starosta Kościerski wyróżnił nagrodą rzeczową niżej wymienionych funkcjonariuszy. Aspirant Jacek Pepliński, aspirant Orlikowski Krzysztof, komisarz Radomski Tomasz. Wymienionych proszę o wystąpienie, a o wręczenie nagród proszę wicestarostę powiatu kościerskiego pana Zbigniewa Stęc. Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowych Policjantów, aspirant sztabowy Janusz Matrejek wystąpił o odznaczenia następujących osób. Starszy aspirant Bielawa Wiesław, młodszy aspirant Borowicki Leszek, sierżant sztabowy Cylkowski Krzysztof, podinspektor Jarosław Formela, aspirant sztabowy Grobel Tomasz, aspirant Jaszewski Krzysztof, aspirant sztabowy Kasprzycki Arkadiusz, aspirant sztabowy Kowalski Michał, podkomisarz Lis Andrzej, nadkomisarz Majkowski Maciej, starszy sierżant Nawrocki Michał, aspirant sztabowy Paszyn Tomasz, aspirant Perszewski Mariusz, podkomisarz Piechowski Tomasz, aspirant sztabowy Raulin Dariusz, młodszy aspirant Szychucki Leszek, podinspektor Traczykowski Rafał, sierżant sztabowy Śniewski Adam. Ze strony związku my jesteśmy gotowi do podpisania porozumienia, niestety strona rządowa nadal zwleka. Kolejne spotkanie odbędzie się pod koniec sierpnia. Myślę, że już wtedy będą zapadać konkretne decyzje. Poza tym trzeci rok rzędu w ustawie budżetowej pojawił się zapis, który mówi, iż po raz trzeci, tak jak powiedziałem, proponuje się zamrożenie płac, czyli nawet wskaźnika waloryzacji nie będziemy otrzymywać. Do tego cały czas dobijamy się, aby nową ustawę modernizacyjną wdrożyć w życie. Jest taka wstępna zapowiedź, niestety jak widać te środki finansowe, które są w budżecie państwa, pewnie nie zapewnią przyjęcia tej ustawy. To są te najistotniejsze problemy, jeśli chodzi o nasze środowisko. Ten dzień jest ważny nie tylko dla kościerskiej policji, i dla wszystkich policjantów w kraju. Jest to ustawowe nasze święto. W różnych komendach różnie to się obchodzi, ale generalnie 24 lipca należy obchodzić to święto. Z tym, że były obchody wojewódzkie i miejskie, dlatego przesunęliśmy sobie to święto na dzisiaj. Co roku funkcjonariusze poszczególnie otrzymują kolejne stopnie wyższe i medale oznaczenia. Także na przyszły rok będą to już inni funkcjonariusze, bo się czeka ileś czasu na dany stopień. W imieniu wszystkich awansowanych i odznaczonych dzisiaj funkcjonariuszy pragnę złożyć na ręce pana komendanta serdeczne podziękowania. Otrzymane awanse i odznaczenia są szczególną formą wyróżnienia za odpowiedzialną
i pełną poświęceń służbę oraz stanowią motywację do dalszej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. O zabranie głosu proszę zaproszonych gości. Nasz powiat jest powiatem bezpiecznym. To właśnie dzięki waszej pracy powiat kościelski jest powiatem bezpiecznym. A jest to bardzo ważne, dlatego że jeżeli stawiamy na turystykę, na rozwój tej turystyki w naszym regionie, to bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych rzeczy. Ten, który do nas przyjeżdża na wypoczynek, musi się czuć bezpiecznie. I za to również wam serdecznie dziękuję. Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym, awansowanym chcę serdecznie pogratulować. A na przyszłość, na następne lata służby życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia i oby tyle, ile interwencji, tyle było szczęśliwych powrotów. Tą wiązankę kwiatów składam na ręce komendanta i przy tej okazji również, panie komendancie, za pański awans chciałem panu serdecznie pogratulować, no, że ten pagon został już do końca wypełniony, także tylko wężyk generalski tam może być. Gratuluję, panie komendancie, za tak wspaniałą załogę, bo jeżeli jest załoga wspaniała, to i na pewno ten, który to załogą kieruje, również zasługuje na słowo uznania i również zasługuje na nagrodę, panie komendancie, i pozwolę sobie wręczyć właśnie tą nagrodę. W pierwszej kolejności chciałabym podziękować za zaproszenie i oczywiście za dotychczasową współpracę. Mam świadomość, jak ciężka jest praca, którą tutaj panowie i panie policjantki świadczycie na co dzień. Mam świadomość, że rzeczywiście często dzieje się to kosztem rodziny. Mam świadomość, że większość czynności, które podejmujecie, to są czynności, kiedy dzieje się coś złego. Mam więc pełną świadomość, jak obciążająca psychicznie jest ta praca. Tym bardziej gratuluję wszystkim awansowanym, wszystkim wyróżnionym i życzę, żeby praca przynosiła państwu jak najwięcej satysfakcji. Życzę po prostu wszystkiego dobrego. Panie komendancie, panie funkcjonariuszki, panowie funkcjonariusze, zaproszeni goście. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkich awansów, wyróżnień, jednocześnie dziękując w imieniu całej społeczności kościelskiej za wkład, za wasze zaangażowanie, narażenie życia ludzkiego w celu ratowania, w celu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa naszej społeczności. Dziękuję za dotychczasową ofiarną służbę. Składam na pana ręce życzenia bezpiecznej pracy, satysfakcji z wypełnienia także jakże potrzebnej misji, a także dużo zdrowia i pogody ducha. Te kwiaty złożę w imieniu i dla całej społeczności funkcjonariuszy policji na ręce funkcjonariuszki mojej koleżanki Renaty Bęk. Jestem tutaj policjantem od niedawna w Kościerzynie. Bardzo mile się zaklimatyzowałem. Bardzo szanuję moich przełożonych. Bardzo dobrze układa się współpraca między nami. Także bardzo chciałbym się rozwijać i myślę, że ta współpraca będzie z obecnymi przełożonymi układała się jak najlepiej. Otrzymał pan dzisiaj awans, tak? Tak, otrzymałem w dniu dzisiejszym awans, który udało mi się uzyskać dzięki wynikom w pracy, dzięki efektywności mojej w służbie. Troszkę to było powiązane także z moim wykształceniem, z stopniem, który otrzymałem z wojska. Za to serdecznie dziękuję panu komendowi za wyrozumiałość i za cierpliwość i dobre serce, które okazał w stosunku do mnie. Bardzo dziękuję. Panie komendancie, drodzy funkcjonariusze, przyjaciele, szanowni państwo, w imieniu komendanta powiatowego i oczywiście całej załogi chciałbym pogratulować awansowanym, odznaczonym, oczywiście życzyć wam wszystkiego dobrego z okazji waszego święta, a panu komendantowi w zeszłym roku mieliśmy gaśnicę taką symbolizującą nasze pragnienia, więc w tym roku taka więź, ognik połączony, żebyśmy dalej razem współpracowali.
i chcieliśmy właśnie podziękować w ten sposób, że możemy razem uczestniczyć w akcjach i zawsze jesteśmy zgodni i zawsze wracamy szczęśliwie do domu. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego w imieniu komendanta, całej załogi i swoim własnym życzę. Dziękuję bardzo. Panie komendancie, szanowni państwo, w imieniu samorządu gminy Kościerzyna bardzo serdecznie chciałbym po pierwsze podziękować za doskonałą współpracę, za to bezpieczeństwo, za współpracę, która dociera, która jest tak naprawdę oddolną współpracą i na poziomie współpracy ze Strażą Gminną i na poziomie współpracy z naszymi pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie bardzo często dłoń policji, ranga policji pomaga w zwalczaniu takich codziennych problemów, z którymi się napotykamy. Państwu, panu komendantowi, państwu funkcjonariuszom chciałbym serdecznie życzyć w tej trudnej pracy, w tym chciałbym wam życzyć przede wszystkim ogromnej satysfakcji, ogromnego bezpieczeństwa, no i czasu dla rodziny, bo z tym pewnie czasami jest problem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Myślę, że jesteśmy bardzo dowartościowani, no bo to przynajmniej tak zostało tutaj powiedziane, policjanci, pracownicy policji, za to, że jednak państwo widzą naszą pracę, bo to jest miłe. Nie chodzi do końca o jakieś tam może wielkie nagrody, ale czasami przekaz słowny jest bardzo ważny dla nas, bo każdy wraca do domu i tam potem sobie rozważa, co usłyszał. I jeszcze raz bardzo dziękuję. Obiecuję ze swojej strony, że będziemy nadal dobrze pracować i tak troszeczkę jak ktoś z boku patrzy, to może myśli, że nie wszyscy policjanci zasłużyli na awanse, bo dzisiaj nie otrzymali. Tak to nie jest. My czekamy ileś lat na poszczególne stopnie, na medale. W przyszłym roku po prostu będą inni funkcjonariusze tutaj na tej sali stali i będą wyróżnieni. Niektórzy otrzymali coś wcześniej, 2-3 lata. Ja ostatni awans otrzymałem 4 lata i myślę, że i tak już bardzo wysoko otrzymałem, także nawet nigdy nie liczyłem. Myślałem, że najwyżej, co najwyżej to z policji odejdę w stopniu nadkomisarza, czyli kapitana. Corocznie na Święto Policji funkcjonariusze ze swoją pełną zaangażowania pracy zostają odznaczeni i stanowi to dla nich na pewno bardzo cenną motywację do dalszej pracy, do dalszej wytężonej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, mieszkańców Kościerzyny, całego powiatu. No i jest to na pewno osobisty sukces dla każdego z funkcjonariuszy. Dostałam stopień sierżanta policji.